sporządzony, przygotowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Uchwała w sprawie pozostawienia linii tramwajowej nr 8 na dotychczasowej trasie. Paragraf pierwszy. Wnosi się do ZIKIT-u o pozostawienie linii tramwajowej nr 8 na dotychczasowej trasie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie w związku z licznymi prośbami i interwencjami mieszkańców o pozostawienie linii nr 8 na dotychczasowej trasie. Komisja proponuje wyżej wymieniony projekt uchwały. Czy coś w tym temacie chciałby przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej dodać? Nie. Nie. Zarząd dzielnicy pozytywnie zaopiniował ten projekt uchwały, z tym, że przygotował również poprawkę do tego projektu uchwały. I teraz pozwolę sobie pewne rzeczy Państwu przybliżyć. Jak Państwo wiecie, bo rozpisywały się również w tej sprawie media, nawet dzisiaj w Gazecie Wyborczej jest artykuł na ten temat. Zarząd Infrastruktury Komunalnej przygotował zmianę dotyczącą komunikacji miejskiej w Krakowie. Jeśli chodzi o przygotował z dwóch powodów. Po pierwsze, z trudności finansowych, z jakimi boryka się Kraków, i po drugie, z koniecznością skierowania 5 linii tramwajowych do nowo otwartej linii tramwajowej na przystanek końcowy Czerwone Maki, czyli Naruczaj. W zasadzie stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej jest nieugięte w tej sprawie, aczkolwiek odbyły się spotkania z kilku dzielnic, między innymi 5, 6, 7, 8, 4, też jeszcze 9, która też wypracowała wspólne stanowisko, jakby biorąc że tak powiem, całość Krakowa pod uwagę. Te uwagi zostały skierowane do Zarządu Infrastruktury i Transportu, aczkolwiek nas jako dzielnica w tej chwili interesuje mocno sprawa linii numer 8, to znaczy się propozycja skrócenia biegu tej linii i skierowania jej do Cichego Kącika. Odbyłem w tej sprawie kilka spotkań z dyrektorem Saponiem. Rozmawiałem w tej sprawie również z panią dyrektor Niedziałkowską. Rozmawiałem w tej sprawie z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy taką wzmożoną akcję przy udziale Polskiego Związku Niewidomych, jak również SANEL-u i Rady do spraw organizacji pożytku publicznego, mającą na celu zmianę decyzji Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, polegającej na tym, że pozostałaby linia numer 8 na swojej dotychczasowej trasie. Oczywiście pozostałyby też inne linie jadące do Bronowic Małych i Bronowic, za wyjątkiem linii numer 24, gdzie zaproponowaliśmy skierowanie tej linii numer 24 z Kurdwanowa do końcowej pętli w Cichym Kąciku. Linia 24 dlaczego? Dlatego, że ona w sumie bez mała do końca biegnie po linii numer 13, która biegnie do Bieżanowa i tylko później odbija w prawo, tam jest kilka przystanków na Kurdwanu i też nic nie stoi w przeszkodzie, żeby wtedy ewentualnie ktoś tam musi ten kraniec z miasta dojechać, żeby się przesiadł. Natomiast niezwykle ważną okazała się linia numer 8 z uwagi chociażby na lokalizację Polskiego Związku Niewidomych, gdzie odbywają się szkolenia niewidomych, jak również Bagiewniki i chociażby KRF-u, no ten cały centra handlowe. Chcę też powiedzieć dobitnie, że jak Państwo wiecie, pozwoliłem sobie napisać artykuł sygnalizujący zmiany w Gazecie Bronowickiej, podając swój adres e-mailowy, podając swój numer telefonu, jak również możliwość była kierowania na
siedzibę dzielnicy uwag przez mieszkańców. Jeśli chodzi o uwagi skierowane drogą e-mailową, Pani Jacku, ile było dokładnie? Około 8. Tak, na wszystkie udzielone odpowiedzi, w niektórych przypadkach wiązała się, że tak powiem, dłuższa taka polemika, przedstawiała argumenty za i przeciw, i dlaczego tak, nie inaczej. I oczywiście potwierdzałem stanowisko, że Rada Dzielnicy będzie tutaj, Zarząd w szczególności będzie tutaj podejmował wszelkie starania, żeby ten stan rzeczy zmienić. Jeśli chodzi o telefoniczne, miałem tylko jeden telefon. Do mnie na e-mail trafiły trzy takie prośby. Więc można powiedzieć, że na 23-tysięczną dzielnicę no, nie był to jakiś wynik taki bardzo mocny. Oczywiście może być też tak, że nie wszyscy jeszcze poprzez media o tym się dowiedzieli i to trzeba zdawać sobie sprawę z tego. Ale to tylko tak jakby woli wyjaśnienia o skali jakby informacji czy zapytań w tej kwestii. Projekt, który przygotowała komisja, jest jak najbardziej słuszny, ale on w ogóle, domniemam, nie będzie w ogóle rozpatrywany, dlatego że musimy wskazać, z czego chcemy zrezygnować. I tutaj te milionokilometry, bo mówimy o milionokilometrów, muszą się bilansować. Nie ma więcej pieniędzy, nie ma innej możliwości. Dlatego zarząd zaproponował skierowanie linii 24 do Cichego Kącika, zamian pozostawienie linii 8 i 13 na dotychczasowych trasach. Stąd poprawka zarządu, która proponuje dodać zdanie, czyli poprawka do projektu uchwały druk nr 207 w sprawie pozostawienia linii tramwajowej nr 8 na dotychczasowej trasie o treści. Dodaje się w paragrafie pierwszym po wyrazie trasie następujące zdanie. W zamian za skierowanie linii nr 24 jadącej z Kurdwanowa na pętlę końcową do Cichego Kącika. I jest to zbieżne z pismem też, jakie skierowaliśmy do zastępcy dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Jako zarząd dzielnicy zaproponowaliśmy takie właśnie rozwiązanie. Jakie będą ostatecznie decyzje, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Niemniej jednak będziemy starać się jeszcze spotkać z panem prezydentem w tej sprawie, razem z pełnomocnikiem i z przedstawicielami do spraw organizacji pożytku publicznego. Stąd proszę Państwa, żeby później tą poprawkę nanieść. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Proszę Państwa, sprawa tak zwanej małej renaturyzacji, ponieważ tak te zmiany siatki połączeń są przez urzędników nazywane, to sprawa, która pokazuje, jak w soczewce słabość krakowskiego samorządu. Znaczy, daje nam odpowiedź na zasadnicze pytanie, kto tak naprawdę w mieście rządzi? Otóż, proszę Państwa, wbrew pozorom nie rządzą mieszkańcy poprzez swoich przedstawicieli, czyli radnych, tylko rządzą urzędnicy. Bo już tytuł artykułu prasowego, tytuł artykułu mówi, że urzędnicy nie ustąpią, urzędnicy arbitralnie podjęli decyzję i nie ustąpią, prawda? Czyli urzędnicy wiedzą lepiej, co mieszkańcom Krakowa trzeba i absolutnie nie mają zamiaru swoich decyzji konsultować z mieszkańcami. My z koleżanką Elżbietą zebraliśmy ponad 940 podpisów w sprawie w sprawie autobusu 501. I w piśmie domagaliśmy się między innymi, żeby ktoś z ZIGIT-u odbył z nami, przedstawicieli ZIGIT-u, żeby odbyli z nami jako mieszkańcami spotkanie i żeby nam wyjaśnili przesłanki, jakim się kierowano, podejmując tego typu decyzje. I otóż, proszę Państwa, ZIGIT ma w nosie te 1000 prawie osób i uprzejmie odpisał, że nie widzi potrzeby spotkania.
urzędnicy nie widzą potrzeby wyjaśniania obywatelom przesłanek albo trafności lub nietrafności podejmowanych przez siebie decyzji. Nie widzą potrzeby, aby mieszkańcom cokolwiek wyjaśniać. Tak postanowiliśmy i jak pod tytuł w Dzienniku Polskim informuje, urzędnicy godzą się jedynie na kosmetyczne zmiany w nowej siatce połączeń. To znaczy urzędnicy decydują o naszym życiu, decydują o tym, gdzie mamy, w jaki sposób się przemieszczać. Z jednej strony twierdzą, że mają jakąś politykę transportową, ponieważ robią remarszutyzację, chcą nas przekonać do komunikacji zbiorowej, a z drugiej strony, proszę Państwa, te zmiany, które ostatnio urzędnicy z IKIT-u wprowadzają przy, rozumiem, aprobacie Rady Miasta Krakowa, której członkiem jest nasz pan przewodniczący, wprowadzają te zmiany, proszę Państwa, z jednej jedynej przesłanki, z przesłanki finansowej. Otóż niekompetentni ludzie, którzy rządzą tym miastem od już kilku lat, doprowadzili miasto na, można powiedzieć, skraj bankructwa, chociaż miasto zbankrutować nie może, ale utraciło płynność finansową. I co wtedy? Nie ma winnych, nie analizuje się, dlaczego doszło do takiej zapaści finansów, tylko przerzuca się skutki finansowe na mieszkańców. A jak się przerzuca? Ano bardzo prosto. Linia tramwajowa numer 8 jest linią, można powiedzieć, strategiczną, taką osiową, która łączy jakby dwie skrajne części Krakowa. I co trzeba zrobić, żeby zwiększyć wpływy do budżetu? Przeciąć ją na pół i zmusić, aby mieszkańcy wykupywali bilet okresowy nie na jedną linię, tylko co najmniej dwie linie. Informacja, bo w ogóle nie będzie na jedną linię, wyłącznie na dwie. No toż właśnie o tym mówimy. Przy okazji urzędnicy chwalą się, że potaniały bilety okresowe. Potaniały, proszę Państwa, w ten sposób, że nie można już kupić biletu na linię jedną, tylko trzeba kupować na dwie linie, a za oczywiście wyższą kwotę. 20 zł wyższą kwotę. I w tak oto zawoalowany sposób urzędnicy z IKIT-u przy wsparciu, rozumiem, pana prezydenta miasta Krakowa, ciekaw jestem, czy przy aprobacie Rady Miasta Krakowa, skubią nas z pieniędzy, swoją własną niekompetencję przerzucają na nas. Pytanie, dlaczego my mamy ponosić skutki czyjejś ignorancji, czyjejś niewiedzy, nieznajomości rzeczy, nieznajomości umiejętności zarządzania tak skomplikowanym organizmem, jak choćby komunikacja. Dla nas powinna to być nauczka, proszę Państwa. Traktuje się nas z góry, przedmiotowo, jak pionki. I tak na dobrą sprawę to, co się dzieje na tej sali, na wielu innych, to jest czysta fikcja. Nikt tak naprawdę finalnie nie liczy się z tym, o czym my tutaj rozmawiamy i co uchwalamy. W zeszłym roku zebraliśmy w sprawie 100 trójki ponad 750 tak podpisów. Też nic to nie da. Ja myślę, że piszmy na Berdyczu. Pani Elżbieto, ale prosiłbym, jeśli Pani chce zabrać głos, żeby Pani podniosła rękę. Bardzo proszę. Czy Pani zabrać jeszcze głos? Nie, powiedziałam, że w zeszłym roku chciałam powiedzieć, że tak. Komunikacja miejska nigdy nie będzie wydolna finansowo sama z siebie. Zawsze będzie wymagała dopłat, bo nigdy nie jest rentowna, w każdym mieście jest dopłacana. Ale z drugiej strony czynnik finansowy nie może być powodem, i tu jakby w pełni się zgadzam z głosem mojego przedmówcy, nie może być powodem zmiany przyzwyczajenia ludzi, ponieważ no, bardzo wiele badań było na ten temat, także w miastach polskich, głównie w Łodzi, przeprowadzonych, że bardzo łatwo się zmienia siatkę połączeń, ale bardzo trudno się przyzwyczaja ludzi do zmiany przyzwyczajeń wytworzonych przez połączenia przed tą zmianą. Czyli manipulowanie generalnie przy siatce połączeń jest bardzo ryzykowne i musi być przede wszystkim, te zmiany powinny być spowodowane interesem społecznym mieszkańców, a nie wynikiem finansowym. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i obrady nad tym projektem uchwały. Wpłynęła jedna poprawka zarządu do projektu uchwały. Przegłosujemy ją w tej chwili. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Artura o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba nie wzięła w głosowaniu, czy jest ok? Albo jedna osoba. Czy wszystko się zgadza? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada 56 przyjęła poprawkę do projektu uchwały.
Przystępujemy w takim razie do głosowania projektu uchwały z naniesioną poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura przyjmie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzamy jednoznacznie, że Rada Burmistrzów tutaj podjęła uchwałę w tej sprawie. I tak, szanowni państwo, pozostał nam ostatni punkt porządku obrad, to jest komunikaty oświadczenia. Czy ktoś z państwa chce złożyć jakieś oświadczenie, czy wygłosić komunikat? Ja, jeśli bardzo proszę. Apeluję do pana, aby się zapoznał z regulaminem rad dzielnic w kwestii procedowania i głosowania nad poprawką.